X. Człowiek, który widział więcej. To film, o którym pisał w swojej książce Dance Macabre sam Stephen King, król horrorów. Jednak niech nas to nie zwiedzie, ponieważ film ten to fantazy. I to jakie fantazy? Fantazy z lat 60. ubiegłego wieku. Dzieło ówczesnych czasów. To jest kółka nurtu laboratoryjnego science fiction. Film ten opowiada o naukowcu, można by powiedzieć szalonym, którego marzeniem było wynalezienie kropli do oczu, dzięki którym będzie mógł widzieć więcej i znacznie więcej. I tutaj, drodzy widzowie, postawmy sobie pytanie, czy aby na pewno warto mieć roszczeniowy stosunek do marzeń? Czy może nie wystarczy zdrowa realizacja takich marzeń, zdrowe dążenie i na tym poprzestanie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba obejrzeć film i pozwolę sobie użyć atrybutu głównego bohatera, aby odpowiedź nie była zbyt porażająca. X. Człowiek, który widział więcej.